Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj obejrzę i skomentuję dla Ciebie film Petera Jacksona Martwica Mózgu Braindead. Kilka tytułów znalazłem, bo oprócz tego, że jest Braindead, no w Ameryce był dystrybuowany jako Dead Alive. Tak akurat rzeczywiście był pomysł, taka była rzeczywiście potrzeba, bo też był inny film, który miał tytuł Braindead, tylko że akurat pisane nie razem, a osobno, ale to mniejsza o większość. Film ma godzinę 37 i 15 minut, więc będziemy sobie komentowali. Ponieważ niestety nie mam praw autorskich do niego, nie będę pokazywał filmu, tylko i wyłącznie będzie mój komentarz, więc możesz zapoznać się z tym właśnie, z tymże komentarzem. Później w opisie, a także w przypiętym komentarzu wrzucę link do tego filmu, gdzie możesz obejrzeć go sobie i sprawdzić, czy po, to jest 92 rok, tak, to po ponad 30 latach ten film rzeczywiście ma ręce i nogi. Gdzieś tutaj będzie zegar się pojawić, żebyś mógł być na bieżąco i wiedzieć, co jest grane. Oczywiście mam mnóstwo, teoretycznie przynajmniej, ciekawostek z IMDb, więc będę się nimi posiłkował, zobaczymy, jak to wyjdzie. Film widziałem, wiele, wiele lat temu. Domyślam się, że gdzieś pod koniec lat 90. wtedy ten film właśnie obejrzałem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dzisiaj. Na końcu również podam moją ocenę tego filmu. Będzie można skonfrontować, czy twoja ocena jest inna, czy jednak film się zestarzał, a może nie. Zobaczymy. Więc nie przedłużamy i zaczynamy. Martwica mózgu Petera Jacksona. 3, 2, 1, 0, start. Okej, poszło. Film miał budżetu około 3 miliony dolarów, więc teoretycznie no nie bardzo dużo, ale to 92 rok, pamiętaj, więc to różnie bywało. Coś Peter Jackson ostatnio przebąkiwał, że możliwe, że powstanie wersja 4K, że będzie film przeniesiony, przetransferowany do 4K. No ale zastanawiam się, czy jest potrzeba. Okej, okay, Skull Island. Czy by to była ta wyspa, gdzie tam żył Godzilla? 57 rok. Bo rzeczywiście ostatnio obejrzałem kilka filmów z lat 80., 90., które były przetransferowane na 4K. Nie dało rady. Let it go, man. Oh. Oczywiście kręcony film w Nowej Zelandii. Bo innej możliwości nie było. Oczywiście jest to komedio, horror komediowy, jak złoto zwał. What are the beggars playing at? Kogo to obchodzi? Film Weekend Otwarcia zarobił więcej niż Powrót Batmana. To o czymś świadczy, oczywiście, w Nowej Zelandii. Troszeczkę ten film pamiętam, ja widziałem go dawno, dawno temu, no ale pamiętam, że było chyba nie najgorzej z tą małpą, rat monkey, szczuromałpa, małposzczur. W krykieta grają Brytole oczywiście, właściwie Nowozelandczycy, a chociaż. Różnie to można do tego podchodzić. O, i po hopie. No niestety nie udało się jej zatrzymać. Zingaja.
Detol. Wybielasz, dawaj. Zingaja. Zingaja. No to czachę też trzeba odciąć. BBC pokochało ten film. BBFC, czyli brytyjska, powiedzmy, instytucja, która przyznaje certyfikaty, pokochało ten film i uznało, że jego brutalność jest tak komiczną i nieszkodliwą, że poważnie rozważano przyznanie mu certyfikatu 15. Ostatecznie ustalili, że sama ilość krwi zaskoczy oczekiwania na 15, dlatego ocenili ją na 18. Ale to nie dlatego, że rzeczywiście no, film jest aż tak bardzo brutalny, tylko że po prostu dużo jest tej krwi. Dalej zatrzymając się w wątku syropu kukurydzianego zabarwionego, no nieważne jak złotek zwał, o jakże to ładnie wygląda, ale widać, że jak się przypatrzysz, że to oczywiście jest makieta, że to jest, ale daje mu radę. To jest taki film, w którym nie chodzi o to, żeby były super rewelacyjne efekty specjalne, więc nie jest najgorzej. W ostatniej scenie filmu zużyto aż 300 litrów, więc można się domyślić, jak rzeczywiście no, hardkorowy będzie ten film. Zobaczymy. Prostetyki. No bo to rzeczywiście musi być Wellington Zoo. My zawsze, w sensie ludzie, zawsze lepiej wiemy, co? Niż powiedzmy cywilizacja zachodu. Wiemy lepiej niż powiedzmy rdzenni mieszkańcy Nowej Zelandii. I tak dalej, i tak dalej. Film jest uznawany za jeden z najkrwawszych w historii, mierząc oczywiście ilość filmowej krwi zużytej podczas produkcji. O, jak ładnie. Także pamiętaj, to nie to, że Predator, to nie to, że wiesz, że Pamięć Absolutna, czy coś, czy nawet Hot Shots, część druga, akurat ten film. A Francis Walsh, Peter Jackson, a jako chwyt McCartin Dody do wypożyczalni w Szwecji i w innych krajach również dołączono dodatkowe worki na wymiociny. Że wierzą, że będzie się działo, ludzie będą i tak dalej, no. Może być. Nie tak dawno rozmawiałem właśnie z jednym z widzów, że zombiaki nie są, że oczywiście chodzi o podgatunek horroru, nie są bardzo dobrze reprezentowane na ekranie. No cóż. Pakita. Zawsze jest taka dziwna babcia w takich filmach, co? Shuffle the cards. Postawi jej tarota czy coś. Together. Jeżeli teraz oprócz mojego komentarza słyszysz jeszcze moturek, sąsiad właśnie odpalił. Harley'a. O. This is you, this is fantastic. This is Roger. Nie. O. O. Jaki stary zgrzyt. O, romans będzie pięknie. O, star.
symbol gwiazdy i księżyca. Symbol gwiazdy i księżyca. Gwiazda i księżyc są w herbie Tarnowa, czyli leliwa. Black Knight. O proszę. Santa Maria, Jesus Christus. Oj, oj, oj. Wpakujesz go pod auto jeszcze. Stój, stój młody. No mówiłem. 57 rok. No. Dobrze, tamtych czasów umiejscowili. Muszę przyznać, że całkiem ładnie te miniatury powrzucali. To niespecjalnie właśnie się rzuca w oczy. Ależ to jak fajnie zrobili. Oho. Też ma dobry słuch, nie? Z tak daleka. Też masz wizualnie oczywiście skojarzenie z psychozą. On wygląda trochę jak Norman Bates. Ona teoretycznie jak mamuśka i ten nóż. Wiesz, te z białej rękawiczki. Kosiarka, piękna sprawa. Mam akurat tutaj ciekawostki związane z kosiarką. Podczas sceny z kosiarką, oczywiście nie ty, bo może być jakaś później, filmowa krew pompowana była z szybkością 5 galonów na sekundę. Galon to jest chyba 2,5 litra, więc to by oznaczało, że to jest 12,5 litrów na sekundę, więc będzie rzeczywiście grubo. A film został ukończony poniżej budżetu. Pozostało 450 tysięcy dolarów nowozelandzkich i te właśnie pieniądzury Peter Jackson użył, ażeby przez dwa dni kręcił, przepraszam bardzo, kręcił scenę w parku z Lionelem i z małym Selwinem i później powiedział, że jest to jego ulubiona scena. Cwaniara. Peter Jackson jest dobrze znanym miłośnikiem oryginalnej wersji King Konga z 1933 roku. Na początku filmu urzędnik nowozelandzki zokradnie małpę szczura z wyspy Czaszek, o czym wcześniej mówiłem. To ukłon Jacksona w stronę bardziej znanej mieszkańców
Mieszkańca Wyspy Czaszek, King Kong Jacksona. Jackson wrócił do na Wyspy Czaszek w 2005 roku i kręcił nową oczywiście wersję. No się odstawił, jak stróż Boże ciało. Tak naprawdę umiejscowienie tego filmu w 57 roku daje dużo możliwości. No. Co tam jest? Woda. Pewnie jego ojciec się utopił. Nie pamiętam szczegółów. Okej. Okay. Aha, coś mi się zdaje, że może się coś zmienić, ale zobaczmy. The Little Monkeys, no oczywiście i symbolem Lionela w talii kart Tarota jest rycerz w czarnej zbroi i kiedy po raz pierwszy go zobaczyła, to próbował właśnie kupić Lukrecję. Czarny rycerz, Black Knight. Oj, 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 jak słodko. O, wstręciuchy wy. Ogryzek z gryzek. Sumatran, rat monkey Sumatra. Ale paskuda. O. Paskuda. Bagger, cały czas jest bagger, nie? Nie podchodź do klatki. Ale no dobrze, nie będzie. A tutaj matka cały czas obserwuje. I ją ciachnie. No to matka nie dość, że jest wredna, to też będzie wredna małpa. Dosłownie, co? Sumatran Monkey is no more.
No nic. Bad girl. O. Mamusia. Dla fanów Tarota. Karty Tarota występujące w filmie pochodzą z talii Tota Ice Oystera Crowleya, jednak dwie karty, Gwiazda i Ksiądz Pucharów, różnią się od tych znajdujących się w talii i prawdopodobnie zostały specjalnie przygotowane na potrzeby filmu. A ja tylko przypomnę, że dzisiaj oglądamy Martwicę Mózgu Petera Jacksona, Brain Dead albo Dead Alive, bo różne są tytuły. Skoro oglądasz, to lubisz takie rzeczy, udostępnij. Udostępnij ten materiał na swoich mediach społecznościowych. Niech coraz więcej osób dołącza do nas. Całkiem fajna chata. Lata 50. Kogo stać na taki dom? Kiedy on był młody, ojciec odszedł. No, you don't. Film oczywiście oglądam w wersji oryginalnej, anglojęzycznej. Więc dokładnie wiem, co te paskudy mówią. Teraz powinien ze ściany wyjść Freddy Krueger. To byłoby fajne, nie? No, ale to nie ta seria. Nie ten reżyser. Chociaż z tego co pamiętam, Peter Jackson miał propozycję, ażeby wyreżyserować chyba trzecią albo czwartą część Koszmaru z ulicy Wiązów. Dobra, idź człowieku. O, parę taka specjalna, sprytna drabinka. Peter Jackson oczywiście pojawia się w tym filmie. Postać Petera Jacksona, właściwie Sir Petera Jacksona, pomocnika przedsiębiorcy pogrzebowego, jest bardzo podobna do Dereka z filmu Zły Smak, Bad Taste. Ma tę samą fryzurę, okulary, ma ten sam dziwny uśmiech, a jego postać zachowuje się bardzo, bardzo podobnie. O, niestety. Entangled romantically. No niestety, szkoda. Film nakręcono w 11 tygodni, czyli łatwo policzyć 77 dni. Prawie 3 miesiące. Dawać, buziak. Przypieczętować ten. O, jak słodko. Postać grana właśnie przez Diane Penelever nosi imię babci aktorki Paquity Marie Sanchez. No i robi się Zendaya, tak? Zendaya. Weźmy. Weźmy w łapę jej. Oppression. Failure, debauch, defeat. O, zaczyna coś na twarzy wyskakiwać, jakieś syfy. Śmierć. Ależ to jest. O, proszę bardzo. Jest księżyc i jest gwiazda. A mama jest... Odłożyła łyżkę, czyli? Jeszcze nie. Ja
Ja wiem, że to jest tylko i wyłącznie komedia, ale mimo wszystko, o, na twarzy ma coraz więcej słów. Ach, orzesz, kurczaki pieczone. Look after me. A to ta pani przyszła, tak? W odwiedziny? Pani koleżanka. Women's Welfare League. Co za stara wredota. O! Super glue, super klej. Bardziej wygląda jak guma arabska. To taki klej, który używałem w dzieciństwie, bo innego nie było. Węgierski tytuł oznacza fajnie. Na Węgrzech słowo to powstaje poprzez dodanie dwóch słów: martwy i dobry. Mit. Co za koleś. O, reszty. Jest to jeden z ulubionych filmów Lajerofa, znanego reżysera i fana. Żadnego fana twórcy horrorów. Aż się boję pomyśleć. O reszty. No i kolejny zarażony. Nikt mu nic nie powie, no bo o co chodzi? Idzie puścić dokładnie. Się matka rozkłada trochę, co? Ojoj, piesek, wracaj. W przygodach Tintina, sekret jednorożca, kiedy Tintin spotyka kapitana Haddocka, Haddock nazywa Snowego gigantycznym szczurem z Sumatry. Ukłon w stronę tego filmu, czy martwego zła, wyprodukowany, który wyprodukował właśnie Tintina. Ojojoj, idziemy. Co, zjadł psa?
Obroże. Po wydaniu na kasetach VHS, tak dalej to było, wersja bez ocenzurowania miała 104 minuty, czyli godzina 44. Została wkrótce zakazana w Ontario i Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie i dostępna była tylko wersja z oceną R 90 minut. No nawet jeżeli ona odłoży łyżkę chili, mamy jeszcze tego drugiego zarażonego, który łatwo się może domyślić, zarazi żonę. Your mother's dead, Lionel. No niestety. Pewnie za nią się pojawi. O-o. No, tak dochodzę do wniosku, że zombiaki chyba to jest najlepszy sposób potraktowania. Jack on. O-o. MacTavish też się bardzo szybko się już, że tak powiem, zmieniła. Spaduwa. Dawaj, to MacTavish też tam pociśnij. Elegancko. Nie za mną i do końca. Fajna ona jest taka ciepła, pozytywna, taka luźna, taka miła. Dzisiaj oglądamy Martwicę mózgu Petera Jacksona. W tym momencie jest 33 minuta i 16 sekunda. Jak lubisz takie oglądania, daj łapę w górę. Daj łapę w górę.
Fajna narracja tego wszystkiego, co tu się dzieje. O, księżyc. Teraz ta muzyka trochę brzmi jak z Władcy Lalek. A Władca Lalek też. Czy tam Władca Maryny, tak jak to woli. Puppet Master. No, rzeczywiście. Też był horrorem komediowym. Komedią horrorową. Nie, horrorem komediowym. Jakiś herfli jakiś. No widzisz? Szkop jak nic. Tranquilizers. O, reszty. Popatrz, co tam na ramieniu ma, nie? Latwia. Strój do krykieta, tak? Skoro Nowa Zelandia to była kolonia brytyjska, to krykiet musi być. Jak on wygląda? Jeszcze ta tarcza, żeby na śmieci. Cholernie duża piwnica. To ogromna. Też bym taką chciał mieć. Za tobą, jak zawsze. Dawaj, i w co? Tytuł hiszpański. Hiszpański tytuł tego filmu pozwoli, że hiszpański język odpuszczę, ale dosłownie tłumaczy się jako: Twoja matka zjadła mojego psa. Jak powiedziała w filmie Paquita, hiszpańska nomen omen aktorka Diana Penelvar. Także. Dark Forces. Ta babcia raczej brzmi jak pochodziłaby z Latwia, Romenia. Przestają działać te. Everything is wrong. Look into my eyes. I do zakazu, on zacznie zaraz zarzucać bity i będzie rapował, jak założy tylko łańcuch. Closed.
Co się stało? Co się stało? Paga. Czyli tutaj pojawi się Sir Peter Jackson. Ksiądz wygląda znajomo, co? A co to za twardziel jest? Stuart Divine. Myślałem, że bardziej... Co to za koleś? Perukę mu zaoś, tupecik mu zaraz wieje. Les. Ian Watkin, Uncle Les. Wygląda takie oblecha, nie? Pamiętam, że z księdzem będzie chyba niezła jazda. No ale to już tylko tak... Tak piąte przez dziesiąte pamiętam. No. A co to się dzieje? Aha, to jest ta maszyna do... Do wypompowywania tych wszystkich płynów. To balsamowanie chyba, tak się nazywa. I się zacięło. Kanapki. I zjada to i ja cię kręcę. No, będzie grubo się działo. O, Sanctity of Motherhood. Okej. Dawaj, dawaj. Słuchaj, nie traktuj tego filmu poważnie, w żaden... Wypadł przez szybę na ołtarz. Nie traktuj tego filmu za poważnie, no. To jest tylko i wyłącznie komedia. O, ten też jest ubrudzony. Oj, 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 oj. No, zdarza się. Produkcja filmu popadła w kłopoty z władzami lokalnymi. Okazało się, zaraz powiem, mieszkańcy zauważyli czerwone zanieczyszczenie przepływające w pobliżu Avalon Studios, gdzie kręcono film, i je zaalarmowali władze, obawiając się, że doszło do masakry. A oni po prostu kręcili jedną ze scen, gdzie pompowali, no,
mnóstwo czerwonego płynu. No. No, ale to domyślam się, że to po prostu tylko i wyłącznie było chwilowe. No dobra, ale skoro mamy noc, no to musi tutaj przyjść, żeby tą matkę może nie sprzątnąć, bo on jej już nie ma. No zobaczymy, co musi. Pamiętaj, że dla fabuły czasami jest lepiej, kiedy film jest umiejscowiony w czasach, że tak powiem, minionych. No, nie ma chociażby tych wszystkich nowinek technologicznych, tak? Czasami jak na przykład chciała sprawić, ażeby nie było wiadomo zbyt szybko o wszystkim, no to nie mamy telefonów komórkowych. No, ja wiem, że... Wiem, że w 92 nie było jeszcze telefonów komórkowych, no ale... Ten akcent mintol. Marek mentolowy. On się pewnie... O, to już wiem, za sobą mu się chwyci. Ale jaja. You see what I did there? Grubo. I się nadzieje na coś? A nie, na nich tylko. Wow. Gruby zawsze jest jednym z pierwszych do ostrzału. Jest i ksiądz. Dawać. Okej, ten się już zombolował, ten też. No, na wszystkich nie wystarczy. Schowaj się. Co za ksiądz? Dawaj, I kick ass for the Lord. Kopię tyłki dla pana. Wow. Peter, nie transferuj tego filmu do 4K. Bo będzie bardzo brzydko. O, bardzo brzydko widać, że to nie ksiądz, tylko kaskader. Czem dubler? Oj, tego uderz tym. Chuck Norris wymiata. O, ja cię. Karate zombie? No to będzie rzeczywiście... Dawaj. Liu Kang. La. No, aż da się robić coraz weselej. Tom już zabarykadowany. Co on ich karmi wszystkich? Daje im ten? To do znieczulania. Z tą kaczką, czy z czymś we łbie. Ha 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 ha.
I wyjdzie wszystko gardło. Ciekawe, czy są jakieś wypowiedzi George'a Romero na temat. Paquita. Nie, wujek. May I come in? Latin number, a? Ale widać po tym w ogóle, jak jest zrobiony, zaprezentowany, że z niego straszny jest. Może nie ochlapcy, bo to akurat nie jest dobre słowo, ale taki po prostu jest obleśny, taki. Te domy to myślałem, że tylko w Ameryce takie ogromniaste. Film kręcony oczywiście był w Nowej Zelandii. O. Ksiądz stoi z pielęgniarką. Dobra, zawijaj się, wujek. Idę za kozę, że ten wujek gdzieś się schowa, z kitra przyjdzie i będzie jednym z kolejnych, który właśnie odłoży łyżkę chili. Co fryzura, ja w ogóle się zastanawiam, jak to mogło być w modzie, no ale z drugiej strony teraz w modzie są grzywki. O kurde. Wciąż jest, będzie dziecko. O, rzesz ty mordę. O. Lion, taki cicho ciemny. I nie ma go. Lionel, what is going on? A czy Lionel gdzieś pracuje? Coś robi? Choroba wie. Sorry. No ale nie bardzo, to jest, ma być Love Forever.
Entangled i tak dalej, i tak dalej. Supa value. Supa value. W Irlandii jest sieć sklepów Super Value. I knock you out till the middle of the next week. No pięknie. W tym momencie jest 54 minuta i 20 i 30 sekunda. Zombie dziecko. To dopiero będzie hardcore. No powiem, że nie ma takiej możliwości, no bo... Już się wzięło i wyszło? Pokaż się. To będzie paskudne. Jaki paskud, jaki pasztet. Dumny tata, dumna mama. To nie muszę. Wziął na plac zabaw. Co to w ogóle się dzieje? Co ty masz, człowieku, w głowie? O co chodzi? Okej, okay, czyli na tę scenę Peter Jackson przeznaczył te 45 czy 450 tysięcy dolarów australijskich, które zostały. 45 tysięcy dolarów nowozelandzkich, przepraszam. Dokręcenie sceny w parku z Lionelem i małym Selvinem. O, kto jest cudownym dzidziaśkiem? Muzyka słodziutka, a tutaj pikbu, a kuku. Dajmo, Miśka tego wpieprzy. Drut kolczasty. O. Przez ten ciach. O. Puh. Taki trochę mapet z niego, nie? Dawaj. Zasuwaj. Oj, 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 jedzonko. Tak się... Dawaj, stary, lecimy! Dawaj, też go z tego i no. Zostanie. Myślałem, że jego też znieczuli. No, zdarza się. Tak, ADHD. O. Pakita. I to będzie Pakita z tym Rogerem. O. Tak, zgadza się. Wyszli, bo drzwi otwarte.
Wujek Les. Ciapi. Wujku. Powiedz mu o Kasie. On Mrs. Boyle. Centrala. Dawaj go. Dobra, idź tam do siostry. Wujku Lionel? Nie, wujku Lesie. Ty pajacu. O, żeż mordę. O, no mówię, że wujek to z Werdota. No, to mu na ryby wychodzi już? Wujek Les to jest straszny dekiel. Aczkolwiek muzyka całkiem sensowna, nie? Kamera, wow! To też szesnastka? Nie, chyba ósemka. Przypomnę, dzisiaj oglądamy Martwicę Mózgu, Brain Dead. Jak najbardziej, Petera Jacksona. Włącz swoją własną wersję i oglądaj. W tym momencie jesteśmy w okolicach, tak, godzina oraz 2 minuty co do sekundy. Właśnie w tym momencie. Jeszcze nam zostało 30 kilka minut, także jest dobrze. Ciekawa komedia. Na końcu będzie oczywiście odnośnik do recenzji, którą poczyniłem tego filmu. Wiem, że mówię w czasie przeszłym o tym, co dopiero zrobię, ale w momencie oglądania tego materiału już nagrana jest. Dobra, też pójdziesz na imprezę do Lionela. Ona pójdzie, on pewnie nawet nie zauważy. Czyli mówił o rugby. Właśnie Nowa Zelandia ma jedną z najlepszych drużyn rugby na świecie. A tylko dlatego, że mieszkam w Irlandii, akurat tutaj to jest sport narodowy, więc. Czyżby Pakita miała przez przypadek zawędrować do piwnicy? Kopnij go w żądra, dokładnie. O, i peruka w końcu spadła. Oj. Po co do piwnicy? Właśnie mówiłem, Pakita. Pakita to se nie nada. To se de nada. Nie bardzo. No widzisz, mój hiszpański tak niekoniecznie. Bardziej jestem w stanie powiedzieć po hiszpańsku paella albo sangria. Cokolwiek innego.
No i teraz się okaże. A jak to wszystko jest w ogóle? Bo tak naprawdę, no, jakieś tam zasady względem zombiaków są. Nie tam. To znaczy, no, muszą się żywić mimo wszystko. Death surrounds him, dokładnie. Muszą mózgi zjadać. No, chociaż nie mózgi, to dopiero się później, to później utarło. No, ale czymś się musi żywić, tkanka. No, ale to jest komedia, więc. Sort of rotting. Gniją. Twoja stara! Twoja stara jest tak stara, że wisi piątkę Mojżeszowi. But how? Ale jak? Pamiętaj, że czasami to nie jest dobre. No. Trucizna. Balety, że hej. Dostał nadkraker. Dziadka do orzechów. No jeszcze i buziaka daj na do widzenia. Tudlu. Au revoir. Adios. Bardziej. Nie, ja muszę. Bo trzeba być twardym być, a nie miętkim. Jak to śpiewał debil do Kudenzo, nie ma miętkiej gry. Znowu no halaj, dawaj. Dał jej buziaka, że w mordę jeżę. No ale chyba coś mi się zdaje, że to jej nie wystarczy. Że tak samo jak to znieczulenie przeżyła, to przeżyje i truciznę. No, skoro już nie ma i nie żyje, no to... Dawaj. I co? Jaki dół tam wykopali, domyślam się. No pięknie. Ale to nie koniec, bo pamiętaj, tak, jak najbardziej, że na początku jeszcze ten pan z tego WL, mąż tej WLWL zjadł ten budyń z tymi krwawymi glutami. I przegięłeś. I oczywiście drzwi do piwnicy. Zamontowali za że mocniejszą zasuwę. Drzwi są metalowe. Animal stimulant. O, reszty. To nie jest trucizna. To nie była trucizna przynajmniej. Nawet dziecko będzie turbo dodawane. Karate Kid. Och. Dawaj. But, 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 but. Jedziesz, dawaj. A to ten sam leżał na ziemi. A
Dobrze jest. Tak patrzę, czy tutaj czasem jakieś dziecko się nie zapętało. O! Ale fajne! Ale fajnie zrobione. Przez żołądek do serca. Naprawdę, Strasburger jest ze mnie dumny. Madre de Dios. Bager. Lionel też zostanie. Znaczy Les też zostanie. No musisz odciąć tę rękę. Tę rękę. O, i nagle wszyscy są już. Zombiastyczni. Czy jej do buzi nie wpłynęło troszeczkę? No właśnie. To tak. I co tu teraz zrobić? Z karate się nie da, bo tu ksiądz. On da radę, coś tam weźmie, drzwiami ich odepchnie, przepnie. Krasnalem ogrodowym. Okej. Nie dadzą rady. Zamknij. Ale dobre. Jakie to już dobre! Dawaj, zmykaj. Bo wasz romans is entangled i tak dalej, i tak dalej. Może pokazuj też, że jesteś tak jak udawaj jak w Shaun of the Dead. Wysypie żywych trupów. Michael Jackson, Moonwalk. Hi-hi. Podłoga to lawa, co? Dobra, zmykaj. Z żółdzią, a nie, no. Zrzucenie ze schodów nie wchodzi w grę, bo to wiadomo, kolejny kaskader. Pakita jest tutaj. Trochę jak... No, jak... Trochę jak w Halloween. No to z jednym sobie poradziłeś, Les. Dostaniesz coś, Les, za swoje. Tym się dziewczą udało zabarykadować, no w porządku. Mandy. Nie. Yeah.
Naprawdę, światłość po prostu przez nią przemawia. Również pojawi się w tym filmie Forrest J. Ackerman. I tak naprawdę, no, może by zastanowić się, kto to jest, ale bardzo znany wtedy przynajmniej aktor. Nowozelandzki. Wystąpił między innymi właśnie w tym King Kongu z 1976 roku. Na początku tam był. Wycieka. Coraz mniej. Wiesz, zawartość cukru w cukrze coraz mniejsza. Podoba mi się sposób, w jaki zostało to wszystko wymyślone, zaprogramowane. Znaczy, programowane to nie za słowo, bo to akurat nie ma takiej opcji, ale jak to wszystko zostało ułożone. Ja tylko przypomnę jeszcze raz, że to jest zrzucił tym jelitem, że oglądamy dzisiaj Martwicę mózgu Petera Jacksona. Udostępni ten materiał na swoich mediach społecznościowych. Dobra. Jest szansa, jest okno, tylko nie wpadnie tam gdzieś przez dziurę czy coś. Co to się dzieje? Skrzynia ojca, domyślam się. Może się dowiem, że na przykład ojciec nie utonął. Od ten film, co ty mówił, o którym mówił wiek Les. Tylko został na przykład sprzątnięty. A to chyba nie jest matka. To na pewno nie była matka. Oj. Do miksera? Przykryj. Aż się sząsnąłem. I tak się właśnie narodził Pinhead w filmie Władca Lalek, Puppet Master. Nie, niech spada na drzewo. Dorwą go. Nie, nie pomoże ci przecież. A może jednak. Rita, Pakita, Chiquita. I będzie matka gdzieś tam z tyłu. No, więc możliwe, że... Wow! Zmumifikowana kochanka ojca. Problem z litym grubym, nie? Czasami tak się zdarza.
I read the comics. Co za bzdura. Bzdura jak mało która, oczywiście tu się zahaczy, tam się za... plącze, no musi być, musi coś takiego być. Na szczęście jelito go nie może ugryźć, no ale... Amulet. O, w zasięgu jest. A jelito is coming. Co za kozak? Co on robi? Pakita pomocy. O. Dawać, będą go ciągnęły do góry. Pakita, weź amulet i przetnij linę. Do it. Do it. Ten w ogóle, jaki koleś. No jednak wujek jest takim strasznym patafianem, ale się okaże. Dobra, dawaj na strych. Proszę bardzo. I znowuż. Dzieciak. No i tutaj się wpakujesz, co? Mamuśka jeszcze. Mamuśka przecież, no tak. Tylko się nie puść, teraz bo się zdziwisz. A jednak. O, co to się podziało? O, o. Jaka wielka. O, jaka ogromniasta. O. Królowa, jak w obcym. Wyskakiwać przez okno. Rita, Rita, Pakita. Karita. Kto wszedł? Jest! Lionel. Los Kosiarkos. I tutaj 12,5 litra na sekundę będzie leciało. O kurde. Co to się dzieje? Co tu jest? Kiedyś był taki film Kosiarz Umysłów. Mamy Kosiarz Zombiaków. Jeszcze raz. Kosi, kosi łapki.
Dobrze. Podobny motyw był zastosowany. To było chyba 28 dni później, tak mi się wydaje. Taki film. A może 28 tygodni później. To akurat tam zamiast kosiarki był helikopter. No i oczywiście rotor też tegoż. To tutaj myśleli właśnie, że to jest, że to jakaś rzeźnia się odbyła. Ojej, oj, grubo. Patrz tutaj. Ojej. Łary Pakita, Rita. Jest zmieniającą się. Ja ogólnie nie jestem wielkim fanem gore. Właśnie tego tutaj widzimy, bo tego jest za dużo. Ale to po prostu jest tak jak zresztą brytyjskie biuro przyznawania certyfikatów. To jest tak w kontekst, to jest tak dosyć dobrze, zabawne zrobione, że mi to nie przeszkadza w ogóle. A kto to idzie? O, wujek. Wujek Les. Tam żyłkę z tyłu było widać, co? Udało się. I tak się narodziła właśnie konkurencja olimpijska, czyli rzut młotem. Wszystkich wysmagał. Rozwalił całe towarzystwo. Była kiedyś jazda figurowa na lodzie, no teraz mamy jazdę z kosiarką po zombiakach. Ten w ogóle, jak on wygląda? Hello, mate. To się nie chce odpalić? W ostatniej chwili się pewnie odpali, co? Jak on tam skoczy. I ciągnij do oporu, aż się odpali. Ktoś mu poda pomocną dłoń. Pewnie, że tak. Słuchaj, aż miał swoją. Aż miał swoją piłę mechaniczną. No to tutaj jest kosiarka mechaniczna. Którego zaatakował jak obcy, jak ksenomorf. Uważaj, Pakita, bo Rita jest nie kobita. A, ten mały brzydel. Ta się zjara. Czyli może wszyscy się zjarają w sumie. Gaz. Aha. A, ten jest medalion. Krewka dziołcha. Kosiarz umysłów. Nie wyłączaj. Jeszcze mama jest, pani mamuśka przez schody wyjdzie. O, właśnie. A nie, jednak przez podłogę. Myślałem, że przez schody. Mamusia. O, ja cię kręcę. Skrzyżowanie królowej Goro i wszystkiego, co najgorsze. Jaki pasztet.
Come to mommy, Lionel. Jakżeż ona wygląda? Takie dupsko. Ale to zgłupie, ale fajne. Naprawdę. A co, udają, że... Aha, udają, że przez okno wyszli. No, czy ja wiem, czy tak łatwo kominę byłoby wyjść, no ale to już nieistotne, czy łatwo, czy nie. Mamusia ukochana. Do tego wielkiego tyłka pasuje te żarty, wiesz, twoja stara jest taka gruba, że ma własny kod pocztowy. Jest taka gruba, że zanim się obróci, to minie pora roku i tak dalej, i tak dalej. powiedz jej o ojcu, że odszedł. Chciał albo chciał odejść. Dokładnie. Wredota, a młody to wszystko widział? Dlatego mu wmówiła. O, proszę. Odblokowało się. Dawaj. Uciekaj. Puść się tej rurki, chwyćcie sznurki. To już było wstrętne, to już było paskudne. I on rozsadzi ją od środka tym słońcem zleliwy. Wiesz, gwiazda i księżyc, także herb tarnowa ją rozsadzi. Rozpada się trochę jak mucha z filmu Cronenberga. Dinozaur się zrobił z tego. Wiem, jest. Rozetnie ją, że hej. Tutaj było właśnie tych kilkaset litrów. O! A czy Lionel zdążył wyskoczyć? Jest! Byłeś spod tego... spod matki. To jest paskustwo. Ona będzie spadała i on w ostatniej chwili chwyci się. A, jest. Pasek. I co? Zjeżdżamy. Pięknie przyjechali. Oni uciekli jak w Tango i Cash. Ale nie gaście tego. Niech to się zjara wszystko w cholerę. Bo tam matka w środku jest, a dziedziak i w ogóle... To się musi wszystko zjarać. No bo kontynuacji nie ma, no i wiem, że raczej nie będzie. Ja mówię, no to jeszcze nie jest koniec, bo pamiętajmy, że tam jest ta pani cały czas z WL, w sensie jej mąż. Nie. Nie potrzebujemy tego, baby. Co
ocali, obłoceni, uślinieni. Nie wygląda to super, ale... Jak co roku w chałupach. Dobra, pojawiły się napisy. Tak, jeszcze przekornie sprawdzę, czy coś się nie pojawia później. Bo wiesz, co prawda to było dawno, dawno temu, ale możliwe, że Peter Jackson był po prostu szaleńcem, który wyprzedzał swoją epokę i coś wrzucił na przykład na koniec filmu. Może. Ale nie tym razem, właśnie film się skończył. Nie, okej. Wow, ależ to był rollercoaster, to zajazda, jakiś dziwny, straszny film. Ale zabawny, ciekawy. Dużo widziałem horrorów komediowych i nie były tak zabawne jak ten. No nie jest to kino wybitne, to nie jest spokojnie, to nie jest 10 na 10. Jak chcesz dowiedzieć dokładnie, jaka jest moja ocena, sprawdź na IMDb, tam jest wszystko napisane. Ale rzeczywiście jest to film, który warto polecić i warto obejrzeć. A tutaj na tej liście jest jeszcze więcej filmów, które możesz obejrzeć z moim komentarzem.